Natomiast jeden kapitan Harna i dzisiaj opowiem o tym, jak wjeżdżam do świętego Mikołaja, bo to jest dość ciekawa historia. Znaczy to wiara wyglądała tak, że jak gdzieś do 2008, właśnie, czyli w czasach, kiedy jeszcze mieszkałem z dziadkami, mieszkali rodzice, kupili dom, teraz mieszkam i robili tutaj remont, to jakoś mnie nie interesowało tutaj odkrywanie świętego Mikołaja. Znaczy, wjeżdżałem do świętego Mikołaja, ale nie interesowało mnie jakoś na jego polowanie wtedy. Nie pamiętam, że rodzice wtedy mieli taką taktykę, że mówili, że Mikołaj przynosił im prezenty, które oni woźli do tego Człuchowa i my je tam dostawaliśmy. No, prawdziwie polowanie się zaczęło w 2009, czyli w drugie święta po przeprowadzce do nowego domu. Konkretnie wtedy pamiętam, że polowaliśmy zawsze w Mikołajki, ponieważ do tego dużego Mikołaja, ponieważ u nas było to tak, że Boże Narodzenie, że Mikołaki przynosi prezenty mały Mikołaj, a Boże Narodzenie duży Mikołaj. I konkretnie było tak, że wtedy w Mikołajki, że zawsze w Mikołajki polowaliśmy się do Mikołaja, ponieważ w Wigilię rodzice mówili tak, że Mikołaj przynosił prezenty zawsze dużo wcześniej, nie później je dawali, a Mikołajki zawsze to wyglądało tak, że rodzice kazali nam iść na dół. Że kiedy wieczorem dawali nam prezenty, to rodzice zawsze kazali nam iść na dół, bo Mikołaj akurat przychodził. A rano to wyglądało tak, że wtedy rodzice zawsze szli na dół i stawiali te prezenty. I pamiętam, że wtedy zawsze a w pierwsze święta to wyglądało tak, że zawsze wcześniej wstawaliśmy, czy budziliśmy się, nie wstawaliśmy, nie, my chodziliśmy z łóżek, tylko w łóżkach były nasze stanowiska, gdzie podsłuchiwaliśmy świętego Mikołaja. I rodzice zawsze mówili tak, że chyba tata robił jeszcze takie głośne kroki wtedy, żebyśmy myśleli, że to święty Mikołaj i my to traktowaliśmy jako dowód. Później z kolei obraliśmy jeszcze inną taktykę, taką bajkową typową taktykę, gdzie zostawialiśmy chyba mleko i ciasteczka i to było jeszcze, pamiętam, że wtedy, kiedy ja to robiłem, to mój dziadek wtedy był na dole i mój dziadek, i wtedy pamiętam, że zawsze mój dziadek jadł takie niedojedzone jedzenie i pamiętam takie jedzenie, które mi nikt nie dojadł, żeby się nie zmarnowało. W sumie jak teraz też mój brat robi, najmłodszy. I pamiętam, że kiedy zostawiłem to te ciasteczka, to mój dziadek chyba to zje to mleko, to mój dziadek wypił to mleko. I to też traktowałem jako dowód na istnienie świętego Mikołaja i w sumie wtedy pamiętam, ale pamiętam, że najdalej się posunąłem, chyba było tak 2011, 2013, czy tam 2014, nie pamiętam już kiedy, bo ten okres mi się strasznie miesza. Kiedy to powiedziałem rodzicom, że chcę spotkać świętego Mikołaja i rodzice powiedzieli, że spotkam świętego Mikołaja i powiedział, że wtedy strasznie się cieszyłem i wiecie co się było? Nie spotkałem świętego Mikołaja. Rodzice to mówili, że może w snach i że w ogóle nie. Się wtedy kiedy zawiodłem. Ja serio się wtedy zawiodłem i ciekawi mnie to, że rodzice serio chcieli jakoś tam skombinować jakoś Mikołaja, żebym go zobaczył, czy nie chcieli. Ale nie, się wtedy strasznie zawiodłem. A, jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć. Bo kiedy w 2010, to było daleko przed świętami, na takich zajęciach manualnych, wykryliśmy takie zajęcie manualne, rozmawialiśmy o tych takich stworach, stworzeniach, które przynoszą prezenty i pamiętam, że był tam też zając wielkanocny i pamiętam, że jak mój kolega powiedział, że zając wielkanocny istnieje, bo przyłapał rodziców na dawaniu prezentów i wtedy ja z drugim kolegą zaczęliśmy się burzyć, że zając istnieje, wtedy też powinniśmy dać świętego Mikołaja i tak naprawdę wszyscy wierzyliśmy w świętego Mikołaja. Bo z takiego podstawowego, każdy wierzył świętego Mikołaja wtedy. Nie było czegoś takiego, jak kto by nie wierzył świętego Mikołaja, to byłby heretykiem jakimś. Jeśli chodzi o zaprzestanie wiary świętego Mikołaja, to było właśnie niedługo po tamtym przypadku, kiedy rodzice obiecali mi, że spotkam świętego Mikołaja, a go nie spotkałem. No tak niedługo później zacząłem korzystać z internetu. I właśnie dzięki internetowi się dowiedziałem, że święty Mikołaj nie istnieje. Ale to było tak stopniowo zacząłem się dowiadywać, że święty Mikołaj istnieje. Znaczy to nie było tak jak teraz, ponieważ teraz ludzie się w dużo bardziej chamski sposób dowiadują, że święty Mikołaj nie istnieje. Znaczy przez głupie reklamy, ja tutaj chciałbym przeklnąć dosłownie. Znaczy, słyszałem w internecie, że raz
że raz przez jakąś głupią reklamę brat jednego, na jakiejś grupie facebookowej, brat jednego człowieka dowiedział się, że święty Mikołaj nie istnieje i to zniszczyło mu dzieci, nie istnieje, no serio, to jest już kłamstwo. Ale tak, to było już na tyle z mojej... A jeszcze tutaj zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy, o tym, jak wyglądało moje spotkanie z świętym Mikołajem. Konkretnie pierwsze spotkanie z świętym Mikołajem wyglądało tak, że do przedszkola przyszedł święty Mikołaj. Oczywiście był człowiek przychodzący do świętego Mikołaja, ale my będziemy mówić święty Mikołaj, bo tak jest lepiej. I pamiętam, że to było w zerówce, ponieważ w przedszkolu przychodził święty Mikołaj, to mnie nie było akurat w przedszkolu. Rodzice nas przed świętami nie posyłali do przedszkola, ale w zerówce poszedłem do przedszkola przed świętami. Powiedział, że to był ten święty Mikołaj. To był rok 2010, a właściwie chyba 9, ponieważ to było niedawno, niedługo przed igrzyskami w Kanadzie, które bardzo moja siostra przeżywała. I pamiętam, że wtedy przyszedł święty Mikołaj i dał wszystkim chłopakom grę w statki, a dziewczyną nie pamiętam co, i powiedział, że z nami rozmawiał. Później pamiętam, że w 2010 roku ponownie spotkałem świętego Mikołaja. Ale tym razem byliśmy w takiej wiosce Drzewina. Co ciekawe, teraz moja szkoła obecna organizuje tam wyjazdy integracyjne, ale wtedy tam jechaliśmy po to, żeby zobaczyć świętego Mikołaja, bo nam wtedy mówili, że tam była baza świętego Mikołaja. To były jeszcze te czasy, kiedy wjeżdżaliśmy wszyscy w świętego Mikołaja. I tam mówili nam, że to była taka baza świętego Mikołaja. I tam wtedy pamiętam, że przywitały nas elfy. I pamiętam, że tam robiliśmy takie różne rzeczy i pamiętam, że malowaliśmy kubki, ja pomalowałem kubek cały na zielono, bo moja siostra tam go wcześniej też pomalowała kubek cały na zielono, więc ja wtedy też tak pomalowałem kubek i pamiętam, że później puszczali nam filmy o tam robieniu bombek, ale najlepsze było, wiadomo co, święty Mikołaj. I pamiętam, że wtedy zawsze świętemu Mikołaj, tam byliśmy, proszyliśmy do pomieszczenia ze świętym Mikołajem i mówiliśmy świętemu Mikołajowi, co chcemy. I do dzisiaj pamiętam, co ja powiedziałem świętemu Mikołajowi. Ja powiedziałem świętemu Mikołajowi, że chcę aparat fotograficzny i Walkmana. Niestety to przypadło na ten rok, kiedy zakończyli produkcję Walkmanów. Szkoda, to naprawdę było smutne. I to by było w sumie na tyle. Mikołaja przestałem wierzyć gdzieś w 2015-2014 roku. Raczej w 2014 i 2015 już tak już nie wierzyłem. No ale to było na tyle, na razie, cześć. Może też siebie podzielcie swoimi mikołajowymi historiami. Do widzenia.